Arkadiusz Stasicki, Bielskie Pogotowie Ratunkowe. Znajdujemy się w centrum handlowym. Zespół ratownictwa medycznego został wezwany przez pacjentkę, która słabo się czuła. Nasza pacjentka była chora na cukrzycę, podała sobie insulinę, nie zdążyła nic zjeść, w związku z tym spadł jej poziom glikemii i źle się poczuła, wezwała do siebie zespół ratownictwa. W czasie działań zespołu w centrum handlowym doszło do napadu na jubilera. Padły strzały, jeden z napastników został postrzelony, także zespół już do zabezpieczenia dwóch pacjentów, naszą pacjentkę oraz pacjenta z raną postrzałową pod udział i brzucha. Scenariusz zadania jest oparty na może nie do końca prawdziwych zdarzeniach, które miały miejsce, ale na bardzo zbliżonych do warunków rzeczywistych. W czasie jednych z naszych wyjazdów udzielaliśmy sklepie pomocy pacjentowi z napadem padaczkowym. Jednoczasowo doszło do napadu rabunkowego na ten sklep. W czasie szarpaniny jeden z napastników został ugodzony nożem. Na tej podstawie powstał nasz scenariusz.